Dawaj, 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 dawaj. Jebałem. Niedługo walentynki, nie? Co? Co robisz? Ciągnie mnie do Walecznych ta moja ciągle. To chyba pójdę, nie? Zajebiście. Ja się ze swoją maniurą pokłóciłem. Co? Chyba koniec z tego. Żartujesz? No serio, pokłóciliśmy się. No ale to coś poważnego? Ciężko powiedzieć, ale już nic z tego raczej nie ukręcimy. Ale to lipa? No, powiem ci szczerze, że tak. Ale co aż tak? Tragedia. Ale co, tak autentycznie? No, bez kitu. Kurde. To niedobrze, nie? No. I co dalej? Nie wiem. Jo. I nic się nie da zrobić? Stary, nawet nie odbiera ode mnie telefonu. Chłopie, nie dramatyzuj. Ty zawsze potrafiłeś coś poradzić w takich sytuacjach. No, no. Napijmy się może. Zjedz grzybka. Zjedz grzybka. Zjedz grzybka. Zaraz, zaraz. I'm sorry, apologize to you. Mówi ci to coś? Nic. O, tu dzwonimy! Dobra. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Stoimy u progu drzwi pani Pietrosławy. Czy wybaczy? Zobaczymy. Zapraszamy. Dawajcie, dawajcie. Dzień dobry pani Pietrosławo. Jesteśmy z programu I'm sorry, wybacz me, apologize to you. A co pan kurwa jechał? Czy wie pani od kogo jestem? Sensacyjnie, rewelacyjnie, kosz pełen mandarynek? Niech pan nie mówi, że od tego drania. Od tego skurwysyna. Mam jeszcze jedną niespodziankę. Arek tu jest i ma do pani jedno ważne pytanie. Niespodziankę? Ale szybciutko. Mój serial leci. Pietrosławo, I'm sorry, wybacz mi, apologize to you. Wyjdziesz ze mną na Waleczne? Zjedz grzybka. No, zjedz tego grzybka. Panowie, zimna wódeczka. Dzięki.